58. etapowe regaty turystyczne. Ma być przede wszystkim ciepło, ma być słonecznie, ale myślę, że jeszcze może pogoda nam pokaże, co może. Postanowiliśmy zmienić trasę, bo normalnie byśmy płynęli koło 8 mil, a teraz do Nowego Wartna z Trzebieży jest 12 mil. Z Nowego Wartna płyniemy do Wolina. Z Wolina później robimy wyścig na Zalewie Szczecińskim o puchar prezesa Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Po tym wyścigu płyniemy do Świnoujścia i już ze Świnoujścia do Dziwnowa, z Dziwnowa do Kamienia, znowu z Kamienia do Świnoujścia i ze Świnoujścia do Stepnicy. I kończymy ostatnim wyścigiem o Błękitną Wstęgę Roztoki Odrzańskiej ze Stepnicy do Trzebieży. Oczywiście faworyci. Jest doskonały, szybki jacht Black Caravella. To są jachty, które wygrywają zawsze te regaty. No i są z nami też. W momencie, kiedy zaczęłam organizować jako komandor regat 58. etapowe regaty turystyczne, wybuchła wojna na Ukrainie. I nie mogło być inaczej. Pomysł na dwukolorowe koszulki, na niebieskie i żółte. Dwukolorowe czapki, niebieskie i żółte. Hołdzie dla walczącej Ukrainy. Ostatnia runda i będzie dość! Chłopaki razem pchajmy go!